produkcja ziemniaka dla Farmfleets w naszym gospodarstwie wynosi około 4000 ton. Cała produkcja nie jest dostarczana dla Farmfleets, nie jest dostarczana około 80% i główne odmiany w naszym gospodarstwie to jest odmiana Innovator i Ludmiła. W naszej firmie zostały wdrożone standardy rolnictwa zrównoważonego oraz standardy certyfikacji Global GAP. Proces certyfikacji z perspektywy rolnika wydaje się być z początku problematyczny. Gdy zgłębimy temat, okazuje się, że nie jest to wcale aż tak skomplikowane, gdyż większość rzeczy tak się robi na co dzień. Certyfikacja jest dużym wyróżnikiem dla każdego gospodarstwa. Przekłada się to na bardzo dobrze, bardzo wymiernie na korzyści związane z tym chociażby, że jesteśmy konkurencyjni na rynku i firmy pożądają towarów certyfikowanych. Jest to dla nas bardzo ważne, że zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż gleba i cała przyroda jest naszym narzędziem pracy i jest też to w naszym interesie, żeby była w jak najlepszej kondycji. Znajdujemy się w gospodarstwie Farmfleets Poland 2 w Bobrownikach, w którym główną uprawą ze względu na znaczenie są ziemniaki. Ziemniaki na frytki uprawiamy na powierzchni około 800 hektarów. Uprawiamy też sadzeniaki na powierzchni około 100 hektarów. I oprócz tego pozostałymi uprawami są zboża, głównie pszenica ozima, około 1000 hektarów i około 500 hektarów rzepaku rocznie. Łącznym odbiorcą ziemniaków z naszego gospodarstwa jest fabryka Farmfleets Poland z Lęborka. Współpraca z Farmfleets obliguje nas do wdrażania i zachowywania najwyższych standardów jakości i w związku z tym posiadanie certyfikatu Global GAP jest koniecznością. Największą korzyścią jest to, że nasze ziemniaki zostały wyprodukowane w sposób bezpieczny i zgodny ze standardami i dzięki temu spełniamy wymagania klienta. Jeżeli patrzymy na zrównoważoną produkcję ziemniaków, to uważam, że nie możemy tego rozważać wyłącznie pod kątem ekonomicznym. Należy wziąć też pod uwagę aspekty społeczne i środowiskowe, bo one się wzajemnie przenikają. Tutaj dla przykładu, na przykład optymalizując zużycie środków ochrony roślin czy nawozów, pozytywnie wpływamy na środowisko, a dodatkowo też oszczędzamy pieniądze, czy też inwestujemy w żyzność gleby, co powinno zaprocentować w przyszłości, bo gleba jest naszym kapitałem. Jeśli chodzi o produkcję frytek w naszej fabryce, mamy trzy główne odmiany. Są to Innovator, Ludmiła i Fontanę. Zrównoważone rozwiązania w produkcji zaczęliśmy wdrażać w zasadzie od początku istnienia samej fabryki i samego Farmfleets w Polsce. Może mniej świadomie, bo nie nazywaliśmy tego zrównoważonym rozwojem czy zrównoważonym rolnictwem, ale byliśmy świadomi tego, że fabryka po pierwsze i firma musi zarabiać. Byliśmy świadomi swojej wpływu na społeczność lokalną, czyli wiedzieliśmy, że na nie oddziaływujemy w jakiś sposób na nich i byliśmy świadomi tego, że ingerujemy też w środowisko naturalne. Jeżeli chodzi o cały łańcuch, to jako fabryka chcemy do 2025 roku obniżyć ilość energii elektrycznej i chcemy, żeby cała energia w 100% pochodziła ze źródeł odnawialnych. Zarówno w fabryce i także na naszej własnej farmie, czyli Farmfleets Poland 2. Także chcemy o 30% do 2025 roku obniżyć ilość wody zużywanej w fabryce. Również musimy pamiętać o tym, że celem naszym jest także obniżenie emisji CO2 i to w całym łańcuchu, czyli po stronie fabryki, także i po stronie naszych dostawców, czyli rolników. I aby tego dokonać, jesteśmy na takim etapie, że robimy co roku pomiary śladu węglowego na naszych farmach. Osiągnięcie tych celów jest możliwe, ale oczywiście tylko i wyłącznie przy współpracy z dostawcami, ponieważ część dotycząca obniżenia emisji gazów cieplarnianych dotyczy zarówno części fabrycznej, jak i części rolnika, gdzie razem z rolnikiem musimy wypracować metody, które pozwolą nam długofalowo obniżyć emisję.